Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie. Głos Polski, Szanowni Państwo, zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. To bardzo szczególny dzień, przywracamy wtedy pamięć o naszych bliskich. Ale też przywracamy pamięć o polskich bohaterach, o tych wszystkich Polakach, którzy ponieśli śmierć, broniąc ojczyzny, pracując dla ojczyzny, budując Polskę, budując naszą tożsamość narodową. O tych, którzy zginęli w ludobójstwie katyńskim. Ale pamiętamy także o tych, którzy zginęli w zbrodni smoleńskiej. Pamiętamy o panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, o panu prezydencie Kaczorowskim, o żonie prezydenta Kaczyńskiego, o wszystkich dowódcach rodzajów sił zbrojnych i szefie sztabu generalnego, którzy polegli nad Smoleńskiem. I pamiętamy też o tej formule straszliwej, która po dzień dzisiejszy nas upokarza, że wtedy, kiedy zbrodnia katyńska była zakłamywana, wtedy, kiedy ci, którzy mówili prawdę o zbrodni katyńskiej, byli wsadzani do więzienia, kiedy byli przeklinani, kiedy byli traktowani jako ludzie, którzy są gotowi być karani. A pamiętam to jako ówczesny uczeń szkoły. Dzisiaj ten sam model, ten sam sposób działania wraca w sprawie zbrodni smoleńskiej. Tak jak przez blisko 60 lat nie można było publicznie mówić o zbrodni katyńskiej, o ludobójstwie katyńskim. Tak jak Rosjanie kazali i niestety niektórzy nauczyciele to robili i niestety dziennikarze to także robili i niestety to także oficjalni przedstawiciele państwa to robili, że to nie Rosjanie zamordowali Polaków w Katyniu, że to nieprawda. Ba, była nawet specjalna komisja, która gwarantowała, że nie, to nie jest prawda, to nie Rosjanie są za to winni. Ten sam model formacja prorosyjska dzisiaj powtarza w sprawie zbrodni smoleńskiej, ukrywając prawdę o tej zbrodni, upowszechniając propagandę, która broni Putina, która broni strony rosyjskiej. Pamiętajmy o bohaterach, którzy polegli nad Smoleńskiem. I pamiętajmy też przede wszystkim o tych, którzy zginęli... Antoni Macierewicz okłamał polskie społeczeństwo. Jest kłamcą. Wmówił im, że wmówił polskiemu społeczeństwu, że w Smoleńsku wybuchła bomba. Pominął wszystkie te dowody, które ma od przynajmniej 2 lat, które wskazują, że mogło tam dojść do zwykłej katastrofy. Wybiórczo stosował materiał dowodowy, a prawo mówi wyraźnie, że wyjaśniając tę katastrofę, powinien stosować i korzystać ze wszystkich dostępnych dowodów i materiałów. Tak mówi prawo, które powołało tą podkomisję. Ma raport przygotowany przez badania, przygotowane przez amerykańską firmę zajmującą się katastrofami lotniczymi. I co? Wyciął fragmenty, które mu pasowały i włożył do swojego raportu, który nie jest raportem końcowym, bo nie podpisały go wszystkie osoby. To też pokazałeś w swoim filmie. Tak, oczywiście. My zaznaczmy, że nie chodzi tylko o ten amerykański raport, prawda? Tych dokumentów jest znacznie więcej. Wszyscy skupiamy się na tym raporcie, dlatego że ja zastosowałem w swoim materiale wiele cytatów z tego raportu. No ale przecież Antoni Macierewicz nie ukrył tylko tego raportu, ale też kilka europejskich analiz znanych badaczy katastrof. Ukrył własne zdjęcia z własnych badań, zdjęcia z eksperymentów. Wszystko to, co nie pasowało do tezy o zamachu, to zostało ukryte. No a jeśli już pytasz o ten amerykański instytut, no to jednoznacznie z tej pracy, której Antoni Macierewicz nie pokazał, wynika, że Amerykanie nie potwierdzają tezę o wybuchu i eksplozjach na pokładzie Tupolewa. Z tego raportu wynika, i to sugerują nam Amerykanie, że zwykła katastrofa była możliwa. To ja ponawiam pytanie. Kim jest Antoni Macierewicz? Pytanie do redaktora Piotra Świerczka, który siedzi na ogonie Antoniemu Macierewiczowi od 2010 roku. Antoni Macierewicz jest manipulantem. Dlatego, że nie mówi ludziom prawdy. Wybiera z tego wszystkiego, co zgromadził, to, co pasuje mu do tezy o eksplozji, o zamachu. Nasz materiał nazwaliśmy Siła Kłamstwa. I to jest mocny tytuł. Dlatego, że to, co politycy PiS przez lat lansowali jako kłamstwo smoleńskie, to hasło obróciło się przeciwko nim.
okazuje się, że w tej sprawie kłamstwem obciążeni są ci, którzy mówili o bombach i wybuchu w samolocie. Panie premierze, zwracam się do pana z prośbą o natychmiastowe rozwiązanie podkomisji smoleńskiej i ukaranie tego kłamcy smoleńskiego za fałszerstwa dokumentów. A do pana, panie Kaczyński, ja tylko mam jedno pytanie. Jak pan może patrzeć w lustro po tym, jak pan na tragedii zrobił politykę, na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki, zbudował imperium kłamstwa, które pozwoliło wam przejąć władzę? Jak panu nie wstyd, panie Kaczyński, doprowadzić do podziału Pani poseł. I robić czystą politykę? Pani poseł. Czystą politykę. Pan czego się śmieje? Hańba pani panu. Poseł. Hańba na wieki. 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154 mógł 7-krotnie uniknąć katastrofy. Jednak łamiąc wszelkie procedury, kontynuował tragiczny lot. Dlaczego? Dlaczego żeśmy nie polecieli do Tbilisi? Po powrocie do kraju wprowadzimy porządek w tej sprawie. Tak naprawdę nie ma problemu dotyczącego jakichś strasznych zagrożeń bezpieczeństwa. Niestety były straszne zagrożenia. Kilkanaście miesięcy później Władysław Stasiak zginął w katastrofie smoleńskiej. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić całkowitą solidarność. To były przejmujące słowa, ale najpierw prezydent Lech Kaczyński zrobił awanturę pilotowi. Dlaczego żeśmy nie polecieli do Tbilisi? Po powrocie do kraju wprowadzimy porządek w tej sprawie. Poszło o to, że kapitan samolotu nie chciał lądować pod ostrzałem. To było niebezpieczne. Trwały działania wojenne. Na Gruzję napadła Rosja. Prezydent rzeczywiście chciał, żeby lecieć do Tbilisi. Był z tym problem, dlatego polecieliśmy do Azerbejdżanu. Stamtąd Lech Kaczyński pojechał samochodem do Gruzji, ale nie ukrywał niezadowolenia. Z dnia na dzień pilot został wrogiem PiSu. A wszystko dlatego, że zadbał o bezpieczeństwo prezydenta i kilku zagranicznych przywódców na pokładzie. Poseł Przemysław Gosiewski sugerował, że pilot jest tchórzem, który nie wykonuje rozkazów. Poseł Przemysław Gosiewski zginął w katastrofie smoleńskiej. Wdowa po nim, posłanka Beata Gosiewska z PiS, domaga się za to gigantycznych pieniędzy ze Skarbu Państwa. Kolejny poseł PiS, Karol Karski, doniósł na pilota do prokuratury. Poseł Karski miał szczęście. Przeżył. Nie wsiadł do samolotu z prezydentem. Incydent gruziński był ostatnim ostrzeżeniem losu dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Lekceważenie procedur i wyzywanie pilotów od tchórzy musiało się skończyć katastrofą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie. Głos Polski, Szanowni Państwo, zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. To bardzo szczególny dzień, przywracamy wtedy pamięć o naszych bliskich, ale też przywracamy pamięć o polskich bohaterach, o tych wszystkich Polakach, którzy ponieśli śmierć, broniąc ojczyzny, pracując dla ojczyzny, budując Polskę, budując naszą tożsamość narodową, działając zarówno poprzez wychowanie, naukę, pracę, jak i czasami walkę i działanie na rzecz niepodległości, pracując, by Polska była Polską. Przywracamy pamięć tych, którzy byli bohaterami II wojny światowej, tych ponad 5 milionów obywateli polskich, którzy zostali zamordowani przez Niemców, a później co najmniej 1,5 miliona Polaków, które zostało zamordowane przez Rosjan. Pamiętamy o żołnierzach Armii Krajowej, o żołnierzach niezłomnych. Pamiętamy o wielkich, wspaniałych kapłanach Polski, którzy ginęli zarówno z rąk niemieckich, jak i z rąk sowieckich. Pamiętamy
o tych kapłanach, którzy budowali polskość, którzy budowali naszą tożsamość chrześcijańską, którzy tworząc Kościół, tworząc strukturę kapłańską, tworzyli równocześnie elitę narodową, która przekazywała nam całą pamięć o historii Polski i utrwalała naszą tożsamość. Pamiętamy o tych, którzy zginęli w ludobójstwie katyńskim. Ale pamiętamy także o tych, którzy zginęli w zbrodni smoleńskiej. Pamiętamy o panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, o panu prezydencie Kaczorowskim, o żonie prezydenta Kaczyńskiego, o wszystkich dowódcach rodzajów sił zbrojnych i szefie sztabu generalnego, którzy polegli nad Smoleńskiem. I pamiętamy też o tej formule straszliwej, która po dzień dzisiejszy nas upokarza, że wtedy, kiedy zbrodnia katyńska była zakłamywana, wtedy, kiedy ci, którzy mówili prawdę o zbrodni katyńskiej, byli wsadzani do więzienia, kiedy byli przeklinani, kiedy byli traktowani jako ludzie, którzy są gotowi być karani. A pamiętam to jako ówczesny uczeń szkoły. Dzisiaj ten sam model, ten sam sposób działania wraca w sprawie zbrodni smoleńskiej. Tak jak przez blisko 60 lat nie można było publicznie mówić o zbrodni katyńskiej, o ludobójstwie katyńskim, tak jak Rosjanie kazali i niestety niektórzy nauczyciele to robili i niestety dziennikarze to także robili i niestety to także oficjalni przedstawiciele państwa to robili, że to nie Rosjanie zamordowali Polaków w Katyniu, że to nieprawda. Ba, była nawet specjalna komisja, która gwarantowała, że nie, to nie jest prawda, to nie Rosjanie są za to winni. Ten sam model formacja prorosyjska dzisiaj powtarza w sprawie zbrodni smoleńskiej, ukrywając prawdę o tej zbrodni, upowszechniając propagandę, która broni Putina, która broni strony rosyjskiej. Pamiętajmy o bohaterach, którzy polegli nad Smoleńskiem. I pamiętajmy też przede wszystkim o tych, którzy zginęli, polegli w trakcie stanu wojennego, o kapłanach, którzy byli mordowani nawet wtedy, gdy były prowadzone rozmowy Okrągłego Stołu, a więc wtedy, kiedy miała być budowana niepodległa Polska, równocześnie mordowano kapłanów, o których było wiadomo, że będą istotnymi przywódcami narodowymi, jeżeli będą dalej działali, jeżeli będą dalej żyli. Dzień Wszystkich Świętych to jest dzień naszych prywatnych rodzin, ale to jest przede wszystkim dzień narodowy, dzień, który każe nam zobaczyć, jak wielki był naród polski i jak wielka jest spuścizna, którą my mamy obowiązek kontynuować, nie zapominając o bohaterstwie naszych przodków, przypominając ich wielki trud i wielkie poświęcenie. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Była umowa, która została brutalnie przez komunistów podeptana. Naród był zdradzony i przeciwko temu protestował. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy. Jesteśmy solidnym i honorowym państwem, jesteśmy solidnym i honorowym społeczeństwem, a przede wszystkim odpowiedzialnym. Jeżeli co do czegoś się umawiamy, to tego przestrzegamy.